Po pierwsze, 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt, to inwestycja. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Bezpłatne leki od 75 roku życia. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. Podatek CIT dla małych firm obniżymy do 15%. Sieci przedszkoli. Naszym celem jest, by były one bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich, a na także nieco większych niż średnich dochodach. Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz księgowym, a szpital przedsiębiorstw. To rodzice będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat 6 czy w wieku lat 7. Stopniowo wrócimy do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Wprowadzone zostaną podatki sektorowe, bankowe i od supermarketów. Zwiększona do 1,5 miliarda, o miliard do 1,5 miliarda złotych kwota deficytu. Ogromną rolę w życiu społecznym odgrywają media. Większość z nich to media prywatne, na które władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu. Szanujemy i będziemy szanować te zasady. Inaczej jest w przypadku mediów publicznych.